Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, chciałbym przedstawić dzisiaj kler, czterech księży. Księża często są na świeczniku i ich życie może być takim światłem dla innych. Widzimy, że światło powinno być na świeczniku, czyli chciałbym przedstawić, jakby na takim świeczniku, czterech kapłanów. Dzisiejszy patron, święty Jan Bosko. Ale też chciałbym pokazać trzech kapłanów z Polski, którzy 30 lat temu zostali zamordowani. Czyli mam tu na myśli księdza Niedzielaka, księdza Suchowolca i księdza Zycha. Ale zanim zaczniemy mówić o księżach, którzy oddali życie za Polskę, za wiarę, dzisiaj chciałbym jeszcze na początku przedstawić postać niezwykłego świętego. Święty Jan Bosko. Urodził się 16 sierpnia 1815 roku w bardzo ubogiej rodzinie wieśniaczej. Gdy miał dwa lata, jego ojciec poszedł pracować, ciężko pracował i kiedy był w piwnicy, zaziębił się, umarł na zapalenie płuc. Wtedy miał Jan Bosko tylko dwa lata. Mama zajmowała się trzema swoimi synami, żyli bardzo ubogo. W wieku już 9 lat święty Jan Bosko musiał pracować na swoje utrzymanie. Zauważył, że do miasta przyjeżdżają różni kuglarze, różni zabawiacze, i w wieku 9 lat postanowił, że będzie podobnie ściągał uwagę ludzi prostych ludzi, którzy będą chcieli coś zobaczyć. Jakieś sztuczki kuglarskie, cyrkowe. Ale połączył to ze śpiewem pieśni pobożnych, z modlitwą, a także z kazaniami. Kiedy chodził do kościoła, słyszał jakieś kazanie, postanawiał później na rynku, również sam powtórzyć to kazanie. Wtedy miał zaledwie 9 lat. W wieku 11 lat przyjął pierwszą komunię świętą, bo wtedy Komunia święta była trochę później niż teraz, a w wieku 14 lat rozpoczął naukę. Oczywiście nie miał pieniędzy, więc uczył się u jakiegoś emerytowanego księdza. Ksiądz ten zmarł. Musiał ciężko pracować sam na to, żeby mógł się dalej kształcić, uczyć i rzeczywiście dawał korepetycje. Dzięki temu mógł się dalej uczyć aż w końcu wstąpił do seminarium duchownego w Turynie. Tam został wyświęcony 5 czerwca 1841 roku. Jego Przełożonym seminarium był święty Józef Cafasso. 8 grudnia 1841 roku napotkał przypadkowo 15-letniego młodzieńca Sierotę, zupełnie opuszczonego materialnie i moralnie. Od tego dnia zaczął gromadzić samotną młodzież, ucząc ją prawd wiary, szukać dla niej pracy w uczciwych ludzi. I tak powstawały te pierwsze oratoria salezjańskie. Ktoś może dzisiaj by powiedział: no, przyciąga są sam, samych chłopców, to pewnie pedofil. Oczywiście człowiek, który jest grzechem zbrukany, to wszędzie widzi grzech. Mierze miarą innych tym, czym sam żyje. Oczywiście święty Jan Bosko chciał ratować tych młodych ludzi. Pamiętam sam, kiedy nie miał ojca i przechodził ko jakiegoś kapłana, to chciał, żeby był zaakceptowany, przyjęty. I kiedy mówił do tego księdza, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A wtedy ten ksiądz, nie patrząc, na tego młodzieńca, mówił na wieki wieków, Amen. I czuł się tak trochę odrzucony. Więc doskonale rozumiał dzieci i młodzież, która była sierotami, którzy byli. Odrzuceni, którzy byli po prostu na marginesie społecznym. Tymi bezdomnymi chłopcami zajął się święty Jan Bosko i rzeczywiście zapraszał ich do tego, żeby zobaczyli nadzieję, zobaczyli światło w tunelu, że nie trzeba żyć, czy kraść czy żyć takim właśnie na marginesie społecznym. Jest dla nich nadzieja. Mogą się wykształcić, mogą zdobyć zawód i mogą. Żyć innym życiem. I żeby objąć to całe dzieło pomocy tym, którzy są w potrzebie, trzeba pamiętać, że są to trudne czasy. Później będzie powstanie Garibaldi'ego, będzie to też prześladowanie Kościoła. Sam ksiądz Jan Włosko miał dosyć dużo trudności. Często był na grawenci życia i śmierci. Jego życie wisiało na włosku. I kiedy zaczął pomagać, gromadzili się wokół niego, Inni potrzebujący, chłopcy, którzy pochodzili z bardzo różnych rodzin. To był trudny czas, to byli ludzie naprawdę trudni, których trzeba było wychować. On zaproponował, św. Jan, Maria, św. Jan Bosko, zaproponował taką metodę wychowawczą, jakby uprzedzającą, żeby nie tyle karać za złe uczynki, ale starać się wydobyć takie dobro z tego młodego człowieka, aby to dobro. Poprzedziło zło, które mógłby popełnić. Święty Jan Bosko miał dar czytania w sumieniach, miał dar też przekazywania im pewnej, pewnych ostrzeżeń, co jest dla nich niebezpieczne. Był dla nich takim światłem. Rzeczywiście, spośród tych później młodzieńców byli to późniejsi jego misjonarze, jego księża. Założył zresztą dwa stowarzyszenia, dwa zgromadzenia zakonne, męskie i żeńskie. Pierwsze męskie nazwał na cześć świętego Franciszka Salezego. Pamiętamy Franciszka Salezego, który wędrował od domu do domu i głosił Ewangelię. I nazwał to towarzystwo świętego Franciszka Salezego szczególnie właśnie do pracy z młodzieżą. Dla młodzieży, Męskiej. Pobożne Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego. Tak to się nazywa cała ta nazwa. Dzisiaj mówimy króciutko: Selezjanie od Jana Bosko. Ale też jest zgromadzenie żeńskie córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, właśnie dla dziewcząt. I te dwa zgromadzenia dzisiaj bardzo mocno się rozwinęły i zajmują się przede wszystkim wychowaniem młodzieży. Jeżeli ktoś chce pracować nad przyszłością kościoła, to ważne jest, żeby pracować dla młodzieży. Święty Jan Bosko oprócz nowych metod wychowawczych prowadził także nowe widzenie ascezy chrześcijańskiej. Otóż do dzisiaj możemy zauważyć, że jest taka pokusa, żeby właśnie tak chcieć być blisko Pana Boga, to może porzucić ten świat, może uciec do tego świata, żeby dużo pokutować, pościć. A święty Jan Bosko zauważył, że Najświętsza Maria Panna, święty Józef wcale nie opuścili tego świata. Ciężko pracowali, ale jednocześnie w tej pracy, w tym wszystkim całym zaangażowaniu oddawali chwałę Bogu. I... Trzeba tak żyć, tak pracować w tej codzienności, aby wszystko było na chwałę Boga, jakby przeniknięte było modlitwą, oddawaniem to wszystko pod stopy samego Boga, Jezusa Chrystusa. W tej duchowości wychowali się święci, na przykład święty Michał Rua, jego następca, święty Dominik Sawio, patron ministrantów, a także Alojzy Orione, założyciel małego dzieła Boskiego i Opatrzności. Maria Dominika Mazzarello, współzałożycielka córek Maryi, wspomżycielki Wiernych, czyli Salezjanek. Cały wolny czas święty Jan poświęcał napisanie i propagowanie dobrej pracy i książek. Początkowo wydawał je w drukarniach turyńskich. Od roku 1861 posiadał już. Własną drukarnię rozpoczął od wydawania żywotów świątobliwych młodzieńców, by swoim młodzieńcom, chłopcom dać konkretne żywe przykłady i wzory do naśladowania. Od roku 1877 dla wszystkich przyjaciół swoich dzieł zaczął wydawać jako miesięcznik do dziś istniejący biuletyn salezjański. Wszystkie jego pisma wydawane drukiem. To 37 tomów. Ponadto pozostawił po sobie olbrzymią korespondencję. W czasie kanonicznego procesu naoczni świadkowie w detalach opisywali wypadki uzdrowienia ślepych, głuchych, choromych, sparaliżowanych, nieuleczalnie chorych. Wiemy o wskrzeszeniu co najmniej jednego umarłego. Jan Bosko posiadał nader rzadki, nawet wśród świętych, dar bilokacji. Podobnie jak. Święty ojciec Pio, miał też dar rozmnażania orzechów czy kasztanów jadalnych. Zanotowano także przypadek rozmnożenia przez Jana Bosko konsekrowanych komunikantów. Najwięcej rozgłosu przyniosły mu jednak dary, takie jak dar właśnie czytania ludzkich sumieniach, którym posługiwał się niemal na co dzień oraz dar przepowiadania przyszłości jednostek, swojego zgromadzenia, dziejów Italii i dziejów Kościoła. Jan Bosko zmarł 31 stycznia 1888 roku. A teraz przenieśmy się do Polski. 30 lat temu w nocy z 20 na 21 stycznia w swoim mieszkaniu został zamordowany ksiądz Stefan Niedzielak. Przy parafii Świętego Karola Boremeusza na powązkach, tu niedaleko od sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Trzy tygodnie później, od tego wydarzenia, rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu. Sprawców nigdy nie znaleziono, a dowody zbrodni zostały zniszczone. Kim był ksiądz Stefan Niedzielak? Ksiądz Stefan Niedzielak urodził się w 1914 roku. Dzisiejsze obecnie jest to dzielnica Płocka. Święcenia kapłańskie przyjął w 1940 roku z rąk biskupa Stanisława Gala. W czasie okupacji pracował w parafiach Wiskitki, Bolimów i Włowiczu. Był kapelanem łódzkiego okręgu Armii Krajowej. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie był członkiem zeszenia Wolność i Niezawisłość. W 1956 roku został rektorem kościoła Karola, pod wezwaniem Świętego Karola Boromeusza na Powązkach i dyrektorem cmentarza. W latach 1961-1977 ksiądz Niedzielak pracował jako duszpasterz na Pradze w parafii Matki Bożej Loretańskiej. W roku 1977 wrócił na powąski do parafii św. Karola Boromeusza, gdzie angażował się w organizację patriotycznych mszy świętych w rocznicę świąt narodowych. W kazaniach ksiądz Niedzielak upominał się o prawdę o zbrodni katyńskiej. Z jego inicjatywy w latach 80. w kościele św. Karola Boromeusza powstało sanktuarium poległych i pomordowanych na wschodzie. Ksiądz Niedzielak był współzałożycielem Rodziny Katyńskiej, inicjatorem ustawienia Krzyża Katyńskiego na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Wspierał opozycję niepodległościową. Z tego powodu wielokrotnie był szykanowany, dostawał listy z pogróżkami, był inwigilowany przez służbę bezpieczeństwa. Jak już mówiłem, ksiądz Stefan Niedzielak w niedzielę. 21 stycznia 1989 roku, kiedy nie pojawił się na Mszy Świętej, wikariusz razem z Kościelnym, kiedy przybyli zobaczyć, co się stało, zobaczyli, że jest martwy. Śledztwo w sprawie księdza Stefana Niedzielaka wykazało, że ksiądz Stefan przewrócił się, upadł i po prostu zmarł. W 2006 roku, Instytut Pamięci Narodowej. Przedstawił wystawę zatytułowaną Ofiary Stanu Wojennego. Ksiądz Stefan Niedzielak został przedstawiony jako jeden z 56 ofiar pacyfikacji kopalń, demonstracji, pobić na komisariatach i ulicach, a także osób, które zaszczute przez SB popełniły samobójstwo. Już Włodzimierz Lenin napisał tak: Ksiądz katolicki, który zgwałcił dziewczynę. Jest mniej niebezpieczny niż ksiądz z ideami głoszącymi Boga. O ile przepędzić tego pierwszego nie jest niczym trudnym, o tyle, jeżeli chodzi o tego drugiego, jest to sprawa tysiąc razy trudniejsza. I żaden kołtun nie pozwoli go przeklnąć. Widzimy dzisiaj, że metodą niszczenia Kościoła nie jest niszczenie go z zewnątrz. Ale też przede wszystkim od wewnątrz zdeprawować. Czasem teraz dowiadujemy się, że metodą komunistyczną było wprowadzanie w szeregi niegodnych agentów, którzy nie zostawali księżmi po to, żeby byli dobrymi kapłanami, tylko po to, żeby od wewnątrz niszczyli Kościół katolicki poprzez swoje niemoralne życie. Moi drodzy, zostawmy tych księży, którzy zamiast światła przynoszą ciemność. Zajmijmy się jeszcze księdzem Stanisławem Suchowolcem i księdzem Sylwestrem Zychem. Ksiądz Stanisław Suchowolec 30 stycznia, czyli 30 lat temu, wczoraj była 30 rocznica, zginął w swoim własnym mieszkaniu. Powód: pożar, oczywiście nieznani sprawcy i w wieku 30 lat odszedł z tego świata jako duszpasterz w Solidarności, przyjaciel księdza Jerzego Popiełuszko. Bo przypomnijmy, że ksiądz Jerzy Popiełuszko, kiedy się urodził podwyższenie Krzyża Świętego 14 września, został w tym samym dniu okrzczony w miejscowości Nomen Omen Suchowola. A ksiądz Suchowolec zginął niedaleko tej miejscowości, w Białym Stoku. Inny ksiądz, Sylwester Zych, którego osobiście znałem, chodziłem na jego mrze święte, słuchałem jego kazań, pamiętam jak w mazowieckim był na niego też zamach. Pobity został pan organista. Zamiast niego była pewna pomyłka. Bardzo później cierpiał ten pan organista. Wszystkie zęby stracił. I ksiądz Sylwester Zych był u nas też po kolędzie. Później niedługo go aresztowano, torturowano w więzieniu, też trafił do szpitala. Później wielokrotnie był też napadany, bity. A 11 lipca 1989 roku, 30 lat temu, został zamordowany w krynicy morskiej. I znowu element księdza Jerzego Popiłuszko, otóż ksiądz Jerzy Popiełuszko w krynicy morskiej przez pół roku leczył się po ciężkim wojsku w Bartoszycach. Moi drodzy, dzisiaj potrzebujemy na nowo odkrywać swoją tożsamość i dziękować Panu Bogu za tych kapłanów, którzy poświęcili swoje życie. Byli jak. Światło, jak ta świeca, która traciła swoją, swoje życie, żeby dać światło. Przestawienie świętego Jana Bosko: Przyjmijmy Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.